Wszystko fajnie, natomiast jeden obrazek nie zasługuje jeszcze na mianu galerii obrazów, tak? O to nam chodzi. By stworzyć kilkanaście komponentów tego samego typu, musimy je opakować w pewien element nadrzędny, w komponent nadrzędny. Wystarczy, stworzymy sobie drugi const app. Również to będzie funkcja, z tym, że ta funkcja nie będzie nam zwracała jakiegoś taga standardowego HTML-owego, tylko będzie zwracała nam komponent image, a konkretnie na przykład 5 takich komponentów. 5. I teraz w render zamiast image dajemy komponent app. To jedna sprawa. Druga sprawa, to widzimy, jakieś błędy lecą. Chodzi o to, że w Reakcie każdy komponent musi zwracać jeden węzeł, tak, jedną gałąź domową. Sprowadza się do tego, że nasz image musi być opakowany w jakiś inny komponent, na przykład w div. I taka seria komponentów image już bez problemu zadziała. I o ile to jest, taki div jest bezbolesny dla nowych aplikacji, to gdy na przykład migrujemy starą aplikację i mamy na Reacta i mamy testy bazujące na XPath, a będziemy musieli dodawać takie sztuczne divy, no to to będzie sporo namieszania i testerzy będą chcieli zrobić nam krzywdę. No ale tak niestety było. Może podejrzyjmy sobie, jak wygląda nasza stronka jeszcze. Coś nie zawąglało. Aha, no tak, oczywiście. Zapomniałem, że tutaj muszę wrzucić return, bo nie jesteśmy jedną linią. Po return dajemy zawsze nawias okrągły, jeśli to, co zwracamy, jest, ma więcej niż jedną linię. Musimy pamiętać o tym nawiasie. Jeśli tutaj tego zabraknie, to JavaScript będzie chciał być mądry i tu da nam coś takiego. Więc pamiętajmy. O, i teraz mamy kilka obrazów słonia. W nowszych chyba w 16 albo 15 Reakcie doszedł coś takiego jak react.fragment. Robi on to samo co sztuczny div, natomiast nie ma w praktyce przełożenia na to, jak wygląda HTML. Czyli w HTML-u tego diva nie ma, no i ścieżki są takie, jakie były wcześniej. A wszystko zostaje bez zmian. Może zobaczmy sobie, jak to wyglądało. Div. Gdy sobie podejrzymy elementy, mamy diva root, na szczęście mamy diva i tu mam nasze img, tak? Natomiast gdy damy sobie react.fragment, zapiszemy, to po podglądzie już mamy div root i widzimy od razu mamy img, nie mamy już tego dodatkowego diva. Więc super React fragment o wiele lepiej używać niż sztuczne divy. Kolejne ułatwienie jest takie, że możemy to skasować i React fragment zastąpić czymś takim. To jest po prostu semantyczny skrót do React fragment. No dobra, to jeśli chodzi o drzewo komponentów w Reakcie, czyli jak stworzyć kilkanaście komponentów i komponenty zagnieżdżone w komponentach.